Tomaszewska trzyma się za pokaźny brzuch, czekamy. To już? Odkąd pojawiły się pierwsze doniesienia o ciąży Małgorzaty Tomaszewskiej, wiele osób żyje każdym zdjęciem i story dziennikarki. Była gwiazda TVP z radością dzieli się uroczymi filmikami ze swoimi fanami. Brzuszek rośnie i wychodzi na to, że poród zbliża się wielkimi krokami. Patrząc na ostatnie zdjęcia, można odnieść wrażenie, że to już. Być może sprawę przyspieszyło nagłe zwolnienie z pytania na śniadanie. Ciąża Małgorzaty Tomaszewskiej. Małgorzata Tomaszewska pierwsze zdjęcia z brzuchem opublikowała kilka miesięcy temu. Chociaż jeszcze przed tym faktem nie brakowało spekulacji, jakoby była właśnie w stanie błogosławionym. Przez pierwsze tygodnie sprytnie ukrywała zaokrąglający się brzuszek, aż tu nagle ogłosiła dobrą nowinę. Aż trudno uwierzyć, że od tego momentu nie upłynęło kilka lat, tylko miesięcy. Była gwiazda TVP może urodzić w każdej chwili. Trudne chwile Małgorzaty Tomaszewskiej. Mimo tego, że okres ciąży minął Małgorzacie Tomaszewskiej na przyjemnych chwilach i rajskim urlopie, musiała się też zmierzyć z niezwykle przykrą sytuacją. Mowa bowiem o zwolnieniu z pytania na śniadanie, gdzie pełniła rolę prowadzącej. Fani nie kryli wówczas oburzenia, gdyż to ona uchodziła za jedną z najbardziej lubianych prowadzących. Do tego dochodzi fakt, że w momencie otrzymania wypowiedzenia został jej zaledwie miesiąc do porodu. Fotografia. Kapif, Małgorzata Tomaszewska już urodziła? Małgorzata Tomaszewska już urodziła? Można przypuszczać, że akcja porodowa u Małgorzaty Tomaszewskiej może zacząć się nieco szybciej. To wszystko za sprawą stresu. Wychodzi na to, że może jest już po wszystkim. Na ostatnich fotkach trzyma się za ogromny brzuch, a podpis zdradza naprawdę wiele. Czekamy maleńka. Kropka. Do tego dodała zdjęcie wózka, a zatem cała rodzina jest już gotowa na przybycie dziecka. Ponadto dziennikarka pozuje wśród morza kwiatów. Może spływają wraz z gratulacjami w związku z narodzinami malucha? Fani nie mają wątpliwości. Urodziła pani? Gratulacje. Wiedziałam, że będzie przed terminem. Wszystkiego dobrego dla Was.